Hej, siemano, z tej strony Roni. Zagramy sobie dzisiaj FIFA 13 Zostań Gwiazdą. Ostatnim co się zmieniło to tylko to, że mam umiejętności 68, ponieważ kupiłem sobie za monety umiejętności do gwiazdy, tam plus 1 do płodem, do czegoś tam. Dużo nawet tego było, chyba z 8, coś takiego, albo nie 8, 6. Szczególnie do fizycznych, o właśnie. I tak wyglądają. O, że mam prawie 80 przyspieszenia i szybkości biegu. Ale mam 80 wytrzymałość już, jest dobrze. No to co, no to jedźmy z tym koksem, gramy z Wisłą. Dobra, zagramy w takich. Dobra. Klasa światowa, minut 5, bezchmurnie, zapraszam na mecz. Let's go. No, Wisła ciśnie od samego początku. Czy wpierdzielą bramę? Nie, tyknęliśmy piłkę. Tyknęliśmy, ale gol! Nie, Skorupski jak zawsze na posterunku. I jeszcze ten obrońca, kto to był? Nie wiem. Sprint w wykonaniu Roniego. Uhuhu. Super sprint, ol mam. Nie! LOL! 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 Co ja zrobiłem? Uhuhu. Super błąd! Aj, mój też. Dawaj, prawie wtedy strzeliłem bramkę. Ale to jest nudne. Podciągajcie sobie co innego. No to teraz mamy kontrę Wisły Kraków. Świetne podanie. Wciepa. I ojej, ale będzie brama. Bomba i gol. Sikorski. Przegrywamy 1-0. Będzie znudny jak flaki z olejem, ale przegrywam 1-0. Czyżby? Ale go zniszczył. Dwójeczka do zera. Sikorski! Niewiarygodny. Zdecydował się na strzał. Jaka lekka! Co to było za technika? Lol. Czy będzie hat-trick Sikorskiego? Czy będzie hat-trick? Nie. Po tym zagraniu. No. Super kontra. Kapitalne podanie. Bez nazwiska. Człowiek bez nazwiska. Prawy gol. No, nie poszło nam najlepiej. Porażka 2-0. Ocena, wow, 5-9. Och, słabiutki mecz. No 50% strzał celnych, no ale te podania 87%. No nawet tak. Może to dlatego, że spierdzieliłem pierwszą akcję. Ale to już swoją umiejętnością. Na kul ma zły na pozycję w klubie, się nie dziwię. Jest trzecim napastnikiem. No teraz mecz ze Śląskiem. No, ciekawe jak nam pójdzie. Dzięki trenerze znowu mogę wystąpić w pierwszym składzie. No, muszę się odbudować po kontuzji. Zobaczymy, co w tym meczu się zdarzy ciekawego. O matko, szybko kontra, już gol 1-0, nie wierzę, harcerze. O, odbierzcie mu tym gałę. 1-0, nie, supek. Dobra, druga próba. Gol? Gol? Będzie gol? Czy nie? Jest? Nie ma. Jest? Nie ma. Jezu? Czy go nie ma? Dobra, celnie, dobrze. Brameczka! Czemu nie ma brameczki? O nie. Brameczka 1-0. Ole fartuch. Słabiak. No, spotkanie zakończyło się remisem, pod koniec jeszcze jakieś cięgno, jakieś tam mięsień, chyba skór, czy bo już za dużo biegałem za piłką. Co my tutaj mamy? Strzały, kiepsko. A, podania, jak jest więcej niż 60%, jest dobrze. Ruch, o, kluczowe dribblingi, jeden, ładnie. Podobało mi się. Ale szkoda, znowu bez bramki. Słabiutko. No to teraz trzeba zagrać sobie ostatni meczyk.
mam nadzieję, że w tym meczu już strzelimy bramkę. Bo jakie my to tam mamy przewidywania na miesiąc? Ocena 7-0. To kiepściutko. Jakiś karny by się przydało, bo coś elegancko by było. Dobra, zagrajmy ten ostatni mecz. Oby była bramka. No to mamy już drożny. Z pewnością będzie gol dla Piasta. I... Nie. Dobitka. Nie. Karny. Nie. Nie. Gol! Co? LOL! Gol! Gol! Spalony! Nie! What the fuck? Ale pech! Łomatku! Teraz sytuacje lubią się mścić i Pias wpierdzieli na 1-0. Czy będzie to okaże się prawdą? Tak! Nie! Gol! LOL! Czemu? Jest! Ale się przedarł! Gol! Nie ma! Cieniu! Co ten Torman wyprawia? Uderzenie w stronę bramki! Tym strzałem nie mógł pokonać bramkarza i jest. Jeszcze tylko rożny. Proszę teraz rożnego gol. Co by to było? Ale światło. Wciąż mamy remis i nie dziwię się decyzji trenera. Postawił na gracza. Gol! Nie ma. Koniec meczu. Niestety w tym meczu nie ogląda. Niestety. Znowu remis 0-0 przez 3 mecze, a innej bramki. O proszę, tak, podwyższyła się umiejętność na 69. Żadna ze stron nie miała zdecydowanej przewagi. 100% podań. W poczcie dla zadań ukończonych. Statystyki 100% podań, 50 strzały. O, ładnie. O, skończyły się już. Możemy jechać dalej. Co my tutaj mamy? No jeszcze... sprawdźmy w kalendarzu. Jeszcze potem 3 mecze zostały. Chwileczkę, co to jest? Aha, te spotkania zostały już rozegrane, czyli tak na 4 spotkania i wtedy nic się nie udało zrobić. No to teraz elegancko. Nowe życie, 2 bramki trzeba strzelić. Poziom 9-0, chyba cię pojebało. Górnik jest 8, 9 ma 11 punktów, ja drugi strzelec, ale przez Teodorczyk. No cóż. 3 mecze były, Górnik nie strzelił ani jednej bramki, coś jakaś zła forma, passa, klątwa, czy co innego. No cóż, czas się pożegnać. Jeśli wam się podobało, subskrybujcie, komentujcie, łapkujcie. Cześć!